Podam wam tu precyzyjną, cybernetyczną definicję pojęcia reakcji w ogóle, a międzynarodowej reakcji w szczególności to również tyczy, opartą o cybernetyczną teorię systemów autonomicznych Mazura. Dzisiaj po prostu podam tylko definicję, bo ona tu pasuje i uniezależnia nas od wszelkiego rodzaju stereotypów propagandowych. Siły reakcyjne to są te wszystkie siły, które starają się maksymalnej ilości ludzi odebrać ich moc swobodną i skumulowaną przez nich energię swobodną. Chodzi tu mianowicie o to, że ludzie pracując, działając, przetwarzają moc, akumulują energię. Część tej energii musi być zużyta jako tak zwana moc jałowa. O, w przedwojennym słownictwie wojskowym to się nazywało w wypadku jednostek wojskowych fundusz wegetacyjny. To jest to, co musi zużyć dany system po to, żeby w ogóle istnieć.